Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Pierwszy list do Tymoteusza, 1:15. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list Piotra, 3:9. Ratunek na morzu. Siedząc w mojej dmuchanej łódce, delikatnie kołysanej przez fale, delektowałem się promieniami słońca i swobodą, podczas gdy inni ludzie cisnęli się na przepełnionej plaży. Nagle kilku z nich zaczęło biec, wykonując rękami jakieś ruchy w moim kierunku. Chwilę później zauważyłem, jaki był tego powód. Fale zaczęły się piętrzyć, a nurt porwał moją łódkę i zaczął ciągnąć w głąb morza. Wołałem o pomoc z całych sił, ale szum morza zagłuszał mój głos. Byłem zgubiony. Jednak ratownicy dostrzegli niebezpieczeństwo i poinformowali straż przybrzeżną. Widocznie ocenili moją sytuację na tyle niebezpieczną, że wysłali helikopter ratunkowy z plaży. Podczas gdy śmigła z łoskotem przecinały powietrze nad moją głową, jeden z ratowników spuścił się na linię, chwycił mnie i założył mi pasy asekuracyjne. 10 minut później znalazłem się już zupełnie bezpieczny na plaży. Byłem uratowany. Zgubiony i uratowany. Dwa pojęcia, które w tej historii dobitnie zostały nam postawione przed oczami. Podobnie jest w przenośnym sensie. Jeśli ktoś jest obojętny wobec swojego Stwórcy i nie pyta o jego wolę lub świadomie buntuje się przeciwko Bogu, wtedy oddala się coraz bardziej od Boga. Wówczas czeka go wieczne zatracenie. My wszyscy takimi byliśmy, ale istnieje ratunek dla każdego, ponieważ Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Ewangelia Łukasza, 19:10. Musisz jedynie dostrzec swój niebezpieczny stan i uchwycić jego pomocną dłoń i dać się na wieki przez niego uratować.